No i cześć, witajcie, z tej strony Błażej i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a ze mną jest... DriverPTZ, cześć! A w dzisiejszym odcinku, troszkę z opóźnieniem, bo nie miałam czasu na zrobienie tego filmu i zrobienie miniatury, ale ocenimy sobie Transit i w ogóle całą aktualizację, która doszła tutaj w Polish Car Driving, a zmieniło się bardzo dużo, tak naprawdę cała rozgrywka zmieniła się o 360 stopni. Także co, pewnie zastanawiacie się, gdzie ja jestem, a jesteśmy w nowej części Sławnej, która została dodana. Jest tutaj dworzec autobusowy i stacja kolejowa. Jak widzicie, mamy tutaj perony, Sławno. No i tutaj mamy, tutaj normalnie się odbiera ludzi, jak się jest na pracę transit. Także na transita. Może zaraz pójdziemy na transita, tylko jeszcze powiem tak, został dodany, tutaj, o tutaj macie cały dworzec. Tak on wygląda, bardzo ładny. Odzerwany z Google Mapsa, no jest bardzo. Bo sprawdzałem. Został dodany jeszcze NPC, który jeździ taką betą jak my, tylko że bez interioru i niebieską. Którą on sobie jeździ po mapie. I czarną maskę ma. Z czarną maską, tak. I czarną maskę ma. Tak, tak. Także myślę, że przejdziemy sobie do transita, bo to jest w sumie najważniejsza rzecz. Jesteśmy na prywatnym serwerze, żeby nam nikt tutaj nie przeszkadzał. Tak, na transit. No i mamy tutaj trzy autobusy. Mamy Mercedesa, tak on wygląda. Jest to taki busik, kosztuje 25 tysięcy, V ma 180 km, konie 122, 13 siedzeń i 6 biegów. Dostaje się za niego raz 0,75 kasy. Drugim autobusem jest Jelcz Isto, coś takiego. Kosztuje 98 tysięcy, VMAX 120, 6 biegów, 24 miejsca i 207 koni. Zarabia się razy 1,15. No i najdroższym na razie busem jest Karosa, która kosztuje 156 tysięcy, VMAX jej to jest 120, 6 biegów, 25 miejsc i 302 konie. Także przejdziemy się, myślę, Karosą. Ogólnie mogę powiedzieć, że tak sobie testowałem, nudziło mi się, no to... No i teraz nie usiądę. No to ja ten. No to, że zauważyłem, że jednak Jelcz jest szybszy od Karosy. To nie dużo, bo tylko jeden, ale no taka ciekawostka, no, nudziło mi się. No to ty tak ciekawostki tutaj zgarniasz. No to ja macie ciekawostkę od drivera. No. No tam Karosa jedzie maksymalnie 118, a ja pojadę przez dworzec, czy no, bo jestem, a Jelczyk jedzie 119, no to tak, o jeden szybszy. Tak, ja nie mogę niestety przejechać pod mostem, tylko Mercedes ten mały może przejechać pod mostem, bo się tam mieści, ja niestety muszę naokoło Sławna jechać. Ola. No, rozumiem, no bo tak, no, most za niski jest, podwyższyć, ciężko, bo są tory. No, ciężko takie mosty podwyższyć, bo są tory. Szczerze mówiąc, będziesz miał dużo tych, bo na przystanku tutaj pod tej PKP dworcem jest aż 2, 3, 4, 5, aż 6 osób. O, pozdrawiam w ogóle Nonika, który wbił tutaj na serwer. O, no nie umie. No nie wystąpił na moim odcinku. Wystąpił w naszym filmie razem ze mną, też zapraszam do drivera. Będziecie mieli link w opisie do jego kanału. Tak jak zawsze pod każdym filmem daję do jego kanału link. Tak mi się wydaje, że. Nie, w ostatnim. Czekam. Czasami daję, czasami zapomnę, ale to nieważne. Jak się zachce. Jak mi się zachce, to daję. Rewizji błogów jest. Także ja już dojeżdżam tutaj do... Dojeżdżam do dworca. Troszkę to Sławno jest za czas na tę karosę. Bo ta karosa jest mega duża. Jecie się w miarę dobrze jeździ, a tam nie blokuje się za bardzo, ale karosu no to... Ciężko. No dokładnie. Bo karosa jest... strasznie długa, a ten jest taki mały, taki kwadratowy Minecraft.
Taki Minecraft. Gdzie? Gdzieś mogli. Wody. Aha. No nie, no ja teraz muszę sami jechać. No, przegapiliśmy przystanek, nieważne. Trochę to jest źle zrobione, bo tu się ciężko wykręca i musiałam cofnąć. O, tutaj jedzie Noni, pozdrawiamy. Troszkę to źle zrobione, bo tutaj... No trzeba cofnąć, ale jak coś cofniesz, to ci usunie pasażerów. To jest troszeczkę źle tutaj zrobione. Fajnie, jakby to było naprawione. Tak jest dopiero beta, no to co się dziwisz? No dopiero to beta, no to też nie ma co to oczekiwać od razu jakiegoś tutaj wszystkiego dopracowanego, bo to dopiero w becie trans. Nie wiem, na przykład mózg wolej korze, jak jest. To... Trzeba trochę tego, na się narobić. O matko, popchasz mnie? No, nie wiem, czy mogę. Ogólnie tylko busów nie da się popchać, więc nie wiem, czy nie będzie przypadkiem raz jakiego. Chyba, żeby co, a nie możesz cofnąć? Nie mogę właśnie. No. Pchaj trochę, pchaj koło. Trochę idzie. Nie popchaj. Dobra, zrób po to bez koło. Także wjeżdżamy na przystanek. I taka jest animacja, taka jest animacja drzwi. Bardzo ładna. Jak widzicie, tutaj boty wchodzą. Znaczy, o, witam. Wchodzą jesteś boty. Botem. Tak, ty też jesteś botem. Witają się na przykład, można jeszcze wolniej, albo coś. Czasami się hejtują, czasami nie. Halo. Powiesz, co chodzi z halo. Każdy wie, co chodzi z halo. Poza dla kumatych, co wiedzą, co chodzi z halo. Także... Co tam takie było? Myślę, że... A, i... Nie, poczekaj, nie powiedziałeś o jeszcze sprzedawaniu aut. A, no to przejdźmy sobie na Citizena. Przejdźmy na Citizena. Brawo, no na środku postawiłeś, teraz miał, niech tak przyjedzie. Cicho. Mamy tutaj... i tak muszę się rysować, bo się nie działa z karszów. Ale jak widzicie... Mamy... A, dobra, zniknęło, nieważne. No szybciej. No szybciej. O, dobra, jestem w darłowie, ale to nieważne. Ale zlagowało. Dobra, musiała się zaczytać mapa. Wczytuje się mapa, dobra. Jak widzicie, mamy tutaj... Przy maluchach się nie da sprzedać, ale przy innych samochodach macie przycisk sell. I za sprzedanie samochodu dostajecie 30% tego wartości, czyli przykładowo, jak sprzedacie sobie Smarta, który kosztuje 7000, to dostaniecie za niego jakieś 2000. Bez obliczeń, tak 2000 dostaniecie. Dwa? No bo 50% to jest 3,5, no to 30 to tak będzie 2,5. Jak kalkulator odpalam, bo nie wiem, że to centów. No. Także to tak wygląda. Tutaj się w Darłowie raczej nic nie... A, zmieniło się w Darłowie, bo nie ma tego no, małego... Nie ma małego kościółka już tego. Mały kościół zniknął. Ale nie ma? No, małego kościoła już nie ma. No bo on nie występował na Google Mapach, więc to był tylko taki tymczasowy. Także małego kościółka już nie ma, a, nie wiedziałem. Ale był fajny. Został tylko ten duży, główny. A to nie wiedziałem ogólnie. Także co? Myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Jak oceniasz aktualizację? Według mnie, no fajna, nie na takich chyba z lepszych. No to co mogę powiedzieć, no... Fajna, dla mnie takie 9,5 na 10, znaczy 8. Dla mnie takie 9 na 10. No 8,5. Także co? 8,5. W tym odcinku to było na tyle. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Wpadnijcie na kanał Drivera, dajcie jakiegoś subika, dodajcie coś po sobie. Oczywiście nie musicie, ale by było mi nam bardzo miło, bo Driver wbija 100 subów do wakacji. Już ma 32, także... No na pewno, bo mi się uda. Bo mi się uda. Pewnie mu się uda. A nie, ogólnie cel to przynajmniej przebić Huberta, czyli mojego nowego motorzysty, o którym w ogóle jeszcze nie wiecie. Jeśli chodzi o moich widzów, bo jeszcze tego nie ogłosiłem, ale ja to mówię, że właśnie Hugo został moim nowym montażystą, nie grafikiem, lecz montażystą. Tak, ja jestem grafikiem, on jest, czyli ja wszystkie miniaturki, które widzicie na kanale Drivera są ode mnie, a wszystkie montaże są od Huberta.
Znaczy, jeszcze żaden film nie zwotował, ale szykuję, już chyba nawet dzisiaj nagram film, który po prostu zmontuje on. No, także w tym odcinku to na tyle. Dziękuję za oglądanie. Do następnego. No i cześć. Cześć.